Łukasz Maciejewski, witam Państwa ponownie i tym razem zapraszam na program W Cztery Oczy. Gościem programu Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca. Witam serdecznie raz jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przed chwilką rozmawialiśmy o tym, co będzie się działo jutro w Koninie, czyli o Laboratorium Sztuki, ale przecież rozmawiamy o Konińskim Teatrze Tańca, a nie każdy z naszych widzów musi wiedzieć, kim jesteście. Pytam zatem, kim jesteście? Jesteśmy Konińskim Teatrem Tańca, czyli na ten moment jesteśmy już sporą grupą artystów z Konina i okolic, którzy zajmują się przede wszystkim sztuką tańca współczesnego, gatunkiem teatru tańca. Pracujemy na co dzień w technikach tańca współczesnego. Jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwoma konińskimi instytucjami, Młodzieżowym Domem Kultury w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Mamy ogromne wsparcie od tych dwóch instytucji w postaci przede wszystkim infrastruktury, ponieważ ten taniec gdzieś się musi odbywać, gdzieś się musi próbować i gdzieś musi być przedstawiany. I tak, i zaczęło się dosyć lokalnie, chociaż nie, zaczęło się globalnie i potem było dopiero lokalnie. O tym globalizmie zaraz porozmawiamy, ale przed chwilą Pani powiedziała, że jest Was całkiem sporo artystów. Tymczasem na stronie internetowej piszą Panie, że zespół tworzą cztery artystki konienianki. To jak jest z tą liczbą Waszą? Cztery artystki konienianki, czyli ja, Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Weronika Skurzewska i Kinga Furmaniak-Pogocka. My jesteśmy założycielkami tego teatru, więc jesteśmy tym takim trzonem, fundamentem, który tych ludzi współpracujących z nami, innych artystów, zawsze skrzykuje. Natomiast działamy dosyć projektowo. Każdy projekt to jest nowa szansa dla artystów. Chociaż też muszę powiedzieć tak już z doświadczenia, patrząc wstecz, że skrystalizowała nam się pewna już grupa ludzi, którzy są co projekt z nami. A to co robicie na co dzień? Na co dzień mamy regularne próby, podczas których ćwiczymy albo już stworzony repertuar, albo pracujemy nad nowym. I tak żyjemy z projektu na projekt, ale chciałabym też zaznaczyć, bo myślę, że to jest ważne, że członkami teatru nie są tylko tancerze. Teatr jak to teatr. Mamy w swoich zasobach również muzyków, kompozytorów, mamy osoby odpowiedzialne za scenografię, za kostiumy, mamy zaplecze techniczne. Ktoś musi pracować, żeby tańczyć mógł ktoś. Dokładnie, także tych, których widać na scenie, na tych, których widać na scenie, jakby nasza historia się nie kończy. Mamy też również sztab ludzi, którzy nas wspiera. Ja przejrzałem kalendarz waszego teatru i tam niemal co miesiąc jakieś duże wydarzenie. Tak, nie ukrywam, że się dzieje teraz, aż wszyscy jesteśmy zdziwieni, ale prawda jest taka, że projekt napędza projekt. Gdzieś tam na jednym wydarzeniu otwierają nam się wrota do następnych działań i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo po to właśnie powstaliśmy, żeby móc tworzyć, żeby móc wymieniać się doświadczeniami artystycznymi, więc jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z obecnej sytuacji. Powstaliście w Koninie, w Konin macie w nazwie, same o sobie piszecie, że jesteście artystkami koniniankami, więc ta lokalność głęboko siedzi w waszym zespole. To jest przypadek, czy tak celowo robicie? Celowo. Myślę, że Konin nam wszystkim jest bardzo bliski. W ogóle w naszej opinii Konin jest miastem, który niebywale, brzydko mówiąc, produkuje artystów każdej maści. I zawsze gdzieś tam uważałyśmy, że brakuje właśnie takiego miejsca, który dawałby szansę wszystkim naraz. Dawałby szansę tancerzom, muzykom, aktorom, ale również wszystkim osobom na backstage'u tak zwanym. I tak naprawdę ta lokalność zaczęła się razem z naszym pierwszym spektaklem wystawionym pod logo Końskiego Teatru Tańca, spektaklem Dowód Bardzo Osobisty, który skupiał się mocno wokół tutaj naszego miasta. I spodobało nam się to dłubanie w tej tkance naszego miasta i opowiadanie naszych przeżyć, naszych emocji związanych z Koninem, opowiadanie oczywiście tańcem. Dłubiecie w tkance miasta, ale też podróżujecie na drugi koniec świata z waszymi talentami i umiejętnościami. Jak było w Meksyku? Jest
ówczesny Meksyk. Dosłownie. Miałyśmy tą niesamowitą okazję być już drugi raz na festiwalu w Meksyku. Festiwal nazywa się Plumas y Rieles. Jest to absolutnie inna planeta. Jesteśmy zachwycone pod każdym względem właśnie podejściem do kultury. Do tego, jak się dba o kulturę, jak się w nią inwestuje, jak się ją propaguje, ale też przede wszystkim, jak tamci lokalni mieszkańcy, jak reagują na kulturę, ponieważ na każdych pokazach, a było to kilkanaście scen w różnych stanach Meksyku, myślę, że mogę spokojnie powiedzieć tysiące odbiorców, bo jednak ta kultura była tam zawsze w takich punktach wystawiana, że to było bardzo otwarte. Mogli oglądać nas absolutnie wszyscy. I ci ludzie niesamowicie przyjmowali nas zawsze. A panie tam pojechały uczyć się, czy chwalić umiejętnościami i talentem? To drugie, chwalić umiejętnościami i talentem. Aczkolwiek pierwsza edycja w zeszłym roku tego festiwalu była taka czysto, taka bym powiedziała, zachowawcza. Pojechałyśmy, zaprezentowałyśmy się. I nawiązałyśmy bardzo bliskie, zarówno artystyczne, jak i takie prywatne relacje z organizatorami festiwalu. I myślę, że stąd zaproszenie na drugą edycję, która właśnie była w tym roku. No i w tym roku było już naprawdę cudownie, bo oprócz tych stricte artystycznych aspektów, to mogliśmy wymieniać się naprawdę takimi poglądami już takimi prywatnymi, stosunki, państwo sztuka, mniejsze miasto sztuka, więc jakby to naprawdę już tutaj było ciekawie pod tym względem. Okazuje się, że taniec może być przygodą i wyzwaniem, ale też może być biletem do podróży na drugi koniec świata. Zazdrościmy. Na sam koniec, o najbliższych planach proszę nam jeszcze opowiedzieć Końskiego Teatru Tańca. Przed nami duże wydarzenie, Wieczór Choreografów. Mieliśmy już okazję zorganizować Wieczór Choreografów 2 lata temu, ale miał on wówczas formę jednego wieczoru, podczas którego były prezentowane etiudy taneczne. Natomiast w tym roku przyjmie on formę 3-dniowego festiwalu, festiwal sztuki tańca i w ramach tego festiwalu zaprosiliśmy do Konina pewnych gości, żeby tutaj ten Konin stał się naprawdę takim istotnym punktem na mapie tanecznej Polski. W Koninie zaprezentują się w ramach naszego festiwalu 3 podmioty, Kompania Tańca AWF Poznań, Chopin University Dance Company oraz Tancerze z Point Dance Studio. I będą to 3 festiwalowe dni, podczas których będziemy oferować mieszkańcom miasta Konina różne pod-eventy o jam session z muzyką na żywo, podczas którego będzie można poimprowizować tanecznie, zarówno tanecznie, jak i muzycznie, warsztaty tańca z naszego repertuaru, panel dyskusyjny, rozmowy o tańcu, i to wieczór. Wszystko w grudniu w Koninie. I to wszystko w grudniu, 15-17 grudnia. I na to wydarzenie są jeszcze bilety, w przeciwieństwie do Laboratorium Sztuki, które jest jutro. Dokładnie. Na Wieczór Choreografów wyjściówki jeszcze nie ruszyły, ale myślę, co bardzo ważne, wydarzenie będzie otwarte i bezpłatne dla mieszkańców miasta Konina. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje i mam nadzieję, że przed grudniem raz jeszcze się spotkamy, żeby przypomnieć również o tym wydarzeniu. Nadzieję. Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca, gość programów 4 Oczy. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu i do zobaczenia w kolejnym programie.